Kochani, w ciągu tych dni mogliśmy mówić na temat nowej ewangelizacji, czym jest, tak? Również kogo dotyczy, także jak robić, żeby ktoś kerygmat słuchał. Wczoraj mogliśmy też rozmawiać na temat współpracy świeckich i duchownych zgodnie z instrukcją, czy listem, tak? Kongregacji Wiary Justitia Ecclesia. Juvenestit Ecclesia, pardon. Teraz chcielibyśmy przedstawić te dzieła, które każdy z nas jakoś prowadzi. Nie są to jedyne dzieła ewangelizacji, które dzieją się w Polsce i w Niemczech i w ogóle, tak? Ale chcemy przedstawić coś, czym my się zajmujemy i dlatego jesteśmy wśród was, jak to już ksiądz biskup wspomniał na samym początku, więc piątek wieczór, że każdy z nas tak naprawdę nie jest tylko teoretykiem nowej ewangelizacji, ale każdy z nas zajmuje się ewangelizacją od wielu lat. I zrobimy tak, że najpierw będą trzy prezentacje, więc Szkoła Świętego Andrzeja, Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea i Wspólnota Tymoteusza, po czym będzie może nie przerwa, ale bardziej przerwa na to, że można zadawać pytania. Do tych trzech rzeczywistości, po czym po tym całym może być momencie pytań, które też będą ograniczone w czasie, bo powinniśmy skończyć o godzinie 10:30, więc mamy już trochę mniej czasu. Będą następne trzy rzeczywistości, czyli odnowa charyzmatyczna i domowy kościół, to ksiądz Eugeniusz przedstawi. Będzie też kurs Alfa i mężczyźni świętego Józefa. Te trzy prezentacje będą po tej małej dyskusji czy zadawaniu pytań. Zacznijmy więc od Szkoły Świętego Andrzeja. I akurat tak jest, że ja jestem dyrektorem Biura Krajowego SESA Polska, to jest taki skrót oczywiście, Szkoła Świętego Andrzeja Polska. I w ramach tego biura jest wiele szkół w Polsce i za granicą, między innymi tu na waszym terenie w Niemczech, w Berlinie, również tutaj Tomasz jest przedstawicielem tej szkoły. Gdy chodzi o samą szkołę, jest ona projektem międzynarodowym, powstałym w Meksyku. Twórcą jest José Prado Flores, świecki biblista, ewangelizator. Nie wiem, czy słyszeliście o nim, czy też nie. Warto, bardzo dobre też książki biblijne, takie proste, że można je czytać i przeżyć głębokie spotkanie z Panem. Można doczytać i znaleźć. Ta szkoła ma program, tak, formacyjny. Składa się z wielu kursów, które są jakby drogą też formacji osoby od poziomu, może być z pierwszej ewangelizacji do takiego, że ewangelizator staje się ewangelizującym. I to jest program całościowy. Chcę tylko omówić pewne zasady. Można już dalej? To jest taka misja, że podobnie jak Andrzej znalazł Piotra i przyprowadził do Jezusa, to czytamy z Ewangelii, tak? To tak samo my chcemy znajdować innych Piotrów, którzy zrobią szkołę ewangelizacji lepiej niż my sami. Można dalej? Celem jest ewangelizacja, ale myśl jest taka, oczywiście, że chcemy, żeby Kościół był zewangelizowany wewnętrznie. Kościół musi być ewangelizowany ciągle. Po co? Aby był ewangelizujący. To znaczy ten, który wychodzi do ludzi z mocą Ducha Świętego i głosi Ewangelię. Naszym marzeniem jest, by szkoła ewangelizacji mogła powstać nawet w każdej parafii. Stąd te szkoły ewangelizacji są parafialne, na przykład w Berlinie. Ale są też przy wspólnotach, jak szkoła, wspólnota Tymoteusza, czy tak jak ja prowadzę wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. To jest wspólnota, ale która żyje też duchowością Zgromadzenia Zmartwychwstańców, więc istnieją zarówno szkoły parafialne przy wspólnotach zakonnych, jak także w wymiarze również diecezjalnym, bynajmniej na terenie Polski.
Ta metodologia mówi tak, jak u góry czytamy. Nie ponosimy porażki z powodu Ewangelii, ale ponosimy ją z powodu czego? Sposobu. Ten sposób przekazywania Ewangelii sprawia, że wielokrotnie ponosimy porażkę. Jak tu nieraz słyszałem w rozmowach, nie wiemy, jak przekazać Ewangelię. I szkoła ewangelizacji właśnie chce poprzez te różne zasady w sposób bardzo prosty, przystępny, a z drugiej strony możliwy do przekazania. Dlatego mówimy, jest to szkoła kerygmatyczna, nie katechetyczna. Szkoła katechetyczna powie ci, usiądź, musisz przesiedzieć, nie wiem, 2 lata, 3 lata, czy ile na wykładach i dopiero będziesz zdolny coś robić. Szkoła ewangelizacji kerygmatyczna mówi tak, ewangelizować uczymy się ewangelizując. Damy ci krótki kurs, przeżyjesz go i już możesz się nim dzielić. I już możesz wejść do ekipy następnego kursu. Po co? Żeby Ewangelia biegła, żeby ona szła. I dlatego takie są właśnie te zasady, że mamy świadomość, że to Bóg daje wzrost, ale my podlewamy, my siejemy, my po prostu pracujemy. Chcemy, byśmy umieli uczyć się od siebie nawzajem. Chcemy uczyć się od Jezusa, ale też chcemy uczyć siebie nawzajem, jak głosić Ewangelię. Po trzecie, wiemy, że jak nie ma niczego w umyśle, co najpierw nie przeszło przez zmysły, to znaczy, że w szkole ewangelizacji robimy tak tematy i kursy, tak to nazywamy te rekolekcje, by każdy mógł je właściwie przeżyć. Jedni są dobrymi słuchowcami, tak? Inni wzrokowcami. Jeszcze inna osoba bardziej odbiera impulsy motoryczne, czyli musi coś zrobić, żeby dotarło do niej. I te wszystkie właśnie zmysły jakby chcemy potraktować poważnie w czasie kursów po to, by jak najgłębiej pomóc osobie przyjąć Ewangelię. I dzięki tym sposobom ją przekazać. Wtedy głoszenie nie jest nudne, jak nieraz młodzi mówią, że ale nudno, ale staje się dynamiczne i żywe. I to jest ta zasada oczywiście taka, by każdego doprowadzić do tego, by poznali Pana, a mieli osobiste doświadczenie Boga na kursie, dlatego nie jest to tylko teoria. Po trzecie, byśmy zmienili mentalność. Bo często nie potrafimy ewangelizować, mamy taką mentalność, że ewangelizuje tylko na przykład ksiądz, albo mówimy, to się nie da. My chcemy, by Duch Święty nami się posługiwał tak, że mówi, to jest możliwe w Panu, wszystko jest możliwe. I On zmienia naszą mentalność w taki sposób, że głoszenie Ewangelii staje się pasją, staje się darem łaski i czymś radosnym. I w końcu chcemy nie tylko prowadzi dydaktykę, ale matetykę, to znaczy, że jeden też uczy się od drugiego i wzrastamy w ten sposób razem. Można przejść dalej. W całym projekcie szkoły ewangelizacji akcent stawiamy na trzy rzeczywistości, na trzy płomienie mówimy. To znaczy, chcemy głosić kerygmat, ale z otwartością na Ducha Świętego i charyzmaty oraz zawsze z otwartością na Kościół, tworząc małe wspólnoty. Wspólnoty zewangelizowane i ewangelizujące. Stąd też nowa ewangelizacja to nie jest tylko samogłoszenie, to jest też otwartość na posługę charyzmatyczną i cały czas otwartość, że zewangelizacja prowadzi do małych wspólnot i wspólnot, które też ewangelizują dalej. To są te trzy płomienie. Ale chodzi cały czas o to, by budować ciało Chrystusa we wspólnocie, biorąc pod uwagę to, co napisał święty Paweł do Tymoteusza, żeby przekazywać to za pośrednictwem wielu świadków i byśmy znaleźli ludzi, którzy będą zdolni przekazywać to innym. Stąd nazywamy to czynnikiem pomnażania. Więc chodzi o to, by szkół ewangelizacji powstało maksymalnie, jak tylko Pan Bóg w sercach ludzi chce obudzić. My możemy tylko co zrobić? Możemy pomóc Tobie utworzyć Twoją szkołę ewangelizacji w Twoim miejscu i możemy wspierać Ciebie,
byś był takim Tymoteuszem, dzieckiem pańskim, który nabiera mocy w ewangelizacji i przekazuje to dalej. Dzięki temu powstaje wiele nowych osób, szkół ewangelizacji, ekip ewangelizujących. Program formacji. Po pierwsze, to jest takich 7 kursów, 3 razy 7, bo 7 to liczba biblijna, tak? Ale pierwsze kursy budują fundamenty życia chrześcijańskiego. Pierwszym podstawowym jest nowe życie. To znaczy, chodzi o to, by narodzić się na nowo, doświadczyć miłości Pana Boga. To, co mówiliśmy o kerygmacie, tak? To na tym kursie przeżyjesz kerygmat. Nie tylko go usłyszysz, jak tu wczoraj mogłem powiedzieć, w ciągu kilkunastu minut. Ale to jest weekend, w którym znowuż nie tylko, że usłyszysz, ale doświadczysz miłości Boga, zbawienia w Jezusie, zawierzenia Panu, mocy Ducha Świętego i możesz być zmotywowany, że mała wspólnota w twojej parafii to jest konieczność do tego, żeby dalej wzrastać. Po czym jest kurs Emaus? Zwykle mówimy najszybciej po 3 miesiącach chcieli przeżyć następny kurs. Kurs Emaus biblijny. Jak zakochać się w Słowie? Po tym kursie wiele osób kocha Słowo Boże, bo kocha Jezusa, a Jezus jest Słowem. I naprawdę mają ogromne pragnienie czytania Słowa ze zrozumieniem, ale później mówi, dobrze, zapraszamy Cię na kurs Jan, uczniostwa, żebyś zobaczył, że Ty jesteś uczniem Jezusa, czyli miał taką mentalność, nauczył się prawdziwych relacji, a z drugiej strony, żebyś nauczył się tego, że Eucharystia jest miejscem, w którym Pan Cię formuje, kształtuje Cię. Więc widzimy, pierwszy kurs daje nowe narodziny, drugi daje miłość do Słowa, Słowo, które Cię buduje, a trzeci kurs jeszcze bardziej Cię ustawia na to, że Eucharystia jest przestrzenią, gdzie Pan Cię formuje nadal. I mamy następne kursy, czyli biblijny, czyli Jezus widziany oczami 4 ewangelistów. Tu potrzeba 4 dni, bo na jedną Ewangelię jest 1 dzień. I tak dalej. Nie będę mówił już o dalszych kursach, ale gdybyśmy przeszli dalej i zobaczyli wszystkie kursy Szkoły Świętego Andrzeja, jest ich 21. Tak? Pierwszych 7, który formuje podstawy życia chrześcijańskiego. Następne uczy, jak ewangelizować. W szkołach ewangelizacji przyjęliśmy, żeby pojechać na kurs Paweł, który dopiero nauczy ciebie, jak głosić kerygmat. Bo teraz powiedzieliśmy w tobie i niektórzy mówią, już wiem, co mam głosić, a czego nie głosiłem. Ale praktycznie to ten kurs, Paweł, trochę długi, 10-dniowy, ale on zmienia naszą tak mentalność, że wiemy, czym jest kerygmat, nie tylko w teorii, ale potrafimy go przekazać na różny sposób. I dalsze są kursy, które kształtują ewangelizatorów i które szkolą dalej nas, byśmy umieli przejmować i formować się nieustannie. Na przykład w tym roku mamy też oczywiście seminarium europejskie, czyli szkoły z całej Europy. W tym roku mają spotkanie na Węgrzech, bo 2 lata temu było w Polsce u nas. Teraz na Węgrzech i będzie zupełnie nowy kurs, czyli interpretacja Pisma Świętego. A u nas w Polsce będzie kurs Maryja. Tak, widzimy go. Tutaj jest Maryja, ten 15 numer, list Chrystusa do nas. Jak Maryja dla nas, ewangelizatorów, jakie ma szczególne miejsce i jakim jest przykładem dla nas. Ewangelizacji, uczymy się ewangelizowania. To jest akurat kurs Emaus w Holandii. Także wtedy jest to sobota i na przykład i niedziela, bo Polacy wszędzie pracują ostro, nie? W sobotę rzadko kiedy, w piątek mogą być. Przejdźmy dalej. Tu jest kurs akurat Paweł. O, tam widzimy Mateusza z mikrofonem. Każdy kurs ma swoje takie banery, plakaty, tak? Czyli to, co się mówi, to się widzi. To jest bardzo ważny właśnie wymiar. A tu na dole jest jedna z ewangelizacji, którą jedna z grup zrobiła, festyn parafialny. Tak? Ich zadaniem było zrobić festyn parafialny, na którym będzie ewangelizacja. Nie tylko, prawda, piwo, kiełbaski, aha, oczywiście msza jest zawsze.
ale żeby właśnie coś zrobić, by taka grupa mogła wyjść i ewangelizować. Więc to jest bardzo praktyczny wymiar kursów, czy tak jak tutaj zawsze mamy, tu jest też kurs Paweł i jest szczególne miejsce dla Słowa Bożego, które dla nas ma centralne miejsce. Tak jak na sali tutaj po prostu zwykle ustawiamy słowo, dzięki któremu chcemy wzrastać i któremu chcemy oddawać cześć. To są szkoły ewangelizacji w Polsce. Jest 44 szkoły. W ramach tego biura krajowego, które jest tutaj, tu jest Ryszawa. Jeżeli ktokolwiek chce i potrzebuje pomocy, no to po prostu pisze do biura krajowego i my staramy się mu pomóc, jak zrobić kurs lub też posyłamy mu adres, gdzie jest bliżej do ciebie i która szkoła może ci pomóc. Czy ta z Polski, tak? Czy może właśnie Niemcy, Berlin bliżej? Czy może tak jak Galilea tu jeszcze nie widnieje na tym, bo jeszcze nie ma szkoły w pełnym znaczeniu, że robimy kurs Nowe Życie w Norymberdze z końcem maja na przykład, tak? I wtedy można parę osób tam podesłać, po co, żeby przeżyli, a później drugi etap jest jaki, że może przyjedziemy do ciebie i tych kilka osób, które już przeżyło kurs, wejdą do ekipy. I w ten sposób jakby pomagamy w następnym miejscu tworzyć szkołę. Tu jest, no właśnie, Polska dla Sesa Polska dla Polonii, więc mamy Berlin, Norymbergę. W Holandii, w Meteryku także robimy kursy. Dla niektórych z was, zwłaszcza chyba Zagłębie Rury, to jest tam bliżej, tak? W Anglii, w Irlandii, na Ukrainie, w Czechach i w Austrii. Tutaj mieliśmy taki mały prospekt, który mówi o tym, że do każdego kursu są książki, są podręczniki. Jednakże my nie sprzedajemy podręczników, chcemy dać ci szkolenie. Chcemy dać ci doświadczenie, a nie tylko sam papier, że tak powiem, z tekstem. A dopiero później zrozumiesz i nauczysz się, jak korzystać z tych podręczników. Tu jest oczywiście, że w 2015 roku w przestrzeni, powiedzmy, wielu szkół zrobiliśmy prawie 300 kursów dla 12 tysięcy osób. Można jeszcze dalej? I tu jest biuro krajowe razem ze stroną internetową. Natomiast to, co tutaj pokazałem, jest na takiej małej ulotce, tak? Która jest też tutaj na tym stole, będzie można później wziąć lub też była na zewnątrz i być może już wzięliście. To, gdy chodzi o szkołę ewangelizacji, która jest projektem międzynarodowym, projektem, który realizuje wiele różnych wspólnot. Teraz chciałbym powiedzieć coś o Galilei, wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego, która ma swoje 25-lecie. Bóg dał, że jestem jej założycielem i wiele osób żyje w ten sposób. Można dalej, bo chciałbym... To, co jest istotą wspólnoty, to to, że opiera się na 5 celach biblijnych, które wynikają ze słowa przekazania miłości Boga i bliźniego i drugiego, można by powiedzieć, przekazania idźcie i głoście Ewangelię, tak? Więc opieramy się, naszym celem jest ewangelizacja, ale chcemy, by każdy doświadczył uwielbienia, relacji braterskich, uczniostwa, czyli formacji i wzrastał do służby. Nasza posługa oprócz szkoły ewangelizacji opiera się na tym, że spotkania są w domach prywatnych. I tak określiliśmy deklarację naszej misji, że naszym celem jest ewangelizacja, czyli głoszenie zbawienia w Jezusie tym, którzy Go nie znają. Mogą Go nie znać w znaczeniu totalnym albo nie mają osobistego doświadczenia Boga i też Go nie znają, tak? I chcemy to czynić poprzez pomnażanie sieci domów zmartwychwstania. Tak nazywamy prywatny dom. I powstaje w ten sposób sieć spotkań domowych, a parafia jest centrum dla wspólnoty. Nie spotykamy się w parafii w małych grupach. Chyba na początku, kiedy nikt jeszcze nie wie, czym jest ta wspólnota i nie wiemy, kto, u kogo mogło być takie spotkanie domowe. Robimy spotkanie w domach nie przez negację parafii, ale przez zrozumienie misji ewangelizacyjnej osób świeckich
was. Tak jak Kościół naucza, że rodzina to jest domowy Kościół. Pierwsze spotkanie z Kościołem, z Ewangelią, z Jezusem następuje w domu. I dlatego do domu prywatnego gdzieś jest łatwiej innym przyjść, może nawet tym, którzy do Kościoła nie chodzą, przyjdą, bo cię znają. A tam jest uwielbienie, jest czytanie Słowa Bożego, jest dzielenie się tym Słowem, a więc pewien wymiar ewangelizacji. I tam jest także formacja uczniów, która dokonuje się już w parafii, tak? Lub też dzieła ewangelizacji różne, które się dzieją w parafii, czyli kursy, wieczory uwielbienia, jakikolwiek wymiar może wspólnota podjąć. I te dzieła ewangelizacji tak naprawdę są różne, ponieważ zależy gdzie, tak zaczynamy, mówimy, to jest taki moment, którym wybieramy, co? Nie wiem, może niedzielę ewangelizacyjną, bo od tego możemy zacząć. A po czym, co możemy wziąć? Może warsztaty odnowy wiary, tak jak w Norymberdze zrobiliśmy, tak? I przychodziło 50 osób. A na zakończenie warsztatów zrobimy kurs Nowe Życie do Góry, tak? W innych miejscach robimy kurs Alfa, 11-tygodniowy. Chodzi o co? Że bywa, że nieraz musimy dotrzeć z pierwszą ewangelizacją w różny sposób. Może do młodzieży i zrobimy kurs Droga do Prawdy dla gimnazjalistów. Albo nie wiem, mówimy, ludzie nie przyjdą tak od razu na kurs Nowe Życie, bo mówią, ja potrzebuję odnowy wiary. Ale nie wiem, może potrzebujesz, żyjesz w małżeństwie, tak? To zapraszamy cię na kurs małżeński weekendowy. A tam jest kerygmat w środku też, oprócz wszystkich spraw związanych z małżeństwem, tak? I mamy takie kursy dla mężczyzn, dla kobiet. I bywa, że wiele osób zaczyna właśnie od takich stanowych, a tam już wiemy, że za 3 miesiące jest kurs Nowe Życie. I w ten sposób pomagamy osobom, które doświadczają jakiegoś obudzenia duchowego, że dalej może pogłębić swoje życie wiary. To są nasze uwielbienia w czasie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światowych Dni Młodych. To są nasi młodzi. Mieliśmy właśnie na placu Świętej Marii Magdaleny w Krakowie dosyć stałe miejsce naszej posługi ewangelizacji i uwielbienia. Może ktoś nas spotkał w tamtym czasie. Współpracujemy ze Szkołą Świętego Andrzeja, to znaczy, że też tworzymy swoje własne kursy, które są kursami stanowymi. Idzie coś dalej. I tutaj możemy zobaczyć właśnie te kursy stanowe, nie tylko o modlitwie, o Duchu Świętym dla kapłanów, dla małżeństw 3 kursy, czy tam dla mężczyzn, dla kobiet 4 kursy, kobiety więcej potrzebują, więc wtedy przyjeżdża ekipa kobiet i potrzebujemy zawsze jednego księdza, który byłby do posługi dla kobiet, tak? Czy dla młodych są także 3 kursy ewangelizacyjne. Te kursy stanowe, mówimy jasno, to są kursy weekendowe. Nie potrzebujesz w żadnej być wspólnocie, nie wiem, nie potrzebujesz być na kursie, nie wiem, Nowe Życie, czy nie wiem jeszcze na czym. Po prostu to jest twoje powołanie z natury, czy z wyboru drogi małżeńskiej, przyjeżdżaj. I wiele osób tak właśnie czyni i dopiero później następuje dalsza ewangelizacja. W ten sposób, można powiedzieć, chcemy podchodzić do ludzi, którzy nie znają Jezusa, tak przychodzą do domu i mówimy, ty jesteś sympatykiem, my dzielimy się z tobą Ewangelią, ale zaczynasz wielbić Pana, jesteś taką osobą początkującą, budujesz relacje z innymi, otwierasz swoje serce, dzielisz się, chcesz wzrastać, tak? Więc masz takie uczniostwo i w końcu dochodzisz do tego, że mówisz, ja chcę coś robić, ja chcę służyć też. To jest ten 5. cel i być może otworzysz swój dom zmartwychwstania. Oprócz tego, ponieważ rozumiemy, że mężczyźni potrzebują szczególnego wsparcia i ewangelizacji, od wielu lat już prowadzimy takie męskie spotkania raz w miesiącu i nazywamy to przymierzem braci zmartwychwstania. To są miejsca, w których się spotykają, a tu zdjęcia z jednego takiego spotkania w Stryszawie dorocznego. Tu jest pewna droga formacji. Wspólnota nie tylko posługuje się kursami, tu je widzimy Nowe Życie i dalej, ale także ma formację, by prowadzić osoby dalej i kształtować. I tu jest mniej więcej mapa
gdzie Galilea jest, w Polsce i za granicą. Jeżeli gdzieś w jakimś miejscu wspólnota może powstać, to znaczy, że wspieramy to miejsce lub też jedno miejsce wspiera inne. Tak jak już dzieliłem się przy stole, na przykład Wiedeń wspiera Norymbergę, tak? Bo są emigrantami i też rozumieją. Oni też jeżdżą do Holandii. Kraków wspiera Londyn i tak dalej. To po prostu w ten sposób się odbywa. Dziękuję bardzo. Teraz wspólnota świętego Tymoteusza. Ulotki też będzie można sobie tutaj po prostu wziąć, gdy chodzi o Galileę. Myślę, że możemy podziękować ojcu Krzysztofowi brawami. A ja już myślałem, że się do mikrofonu nie dorwę w czasie tego sympozjum, więc bardzo się cieszę, że mogę coś powiedzieć. Jestem przedstawicielem wspólnoty świętego Tymoteusza. Na początku poznaliście też tutaj księdza Artura, który był razem z nami w piątek. Był też Piotr, który wczoraj miał też dla nas wykład i dzielenie się doświadczeniem posługi ewangelizacyjnej. Jesteśmy wspólnotą, czyli grupą ludzi, która ma jakiś wspólny cel. Gdybyście zobaczyli nasz dom, każdy z nas pochodzi z różnych części Polski, także spoza granic naszego kraju, ale to, co nas połączyło, to, co sprawiło, że chcemy pewien fragment naszego życia spędzić razem, iść razem drogą wiary, to to, że każdy na drodze swojego życia spotkał osobiście Jezusa Chrystusa i to zmieniło nasze życie. Nasz dom mieści się w Gubinie, to jest miasto na granicy polsko-niemieckiej. Ten dom jest miejscem naszej codziennej pracy, naszej modlitwy, naszej formacji, naszego życia, ponieważ jako bracia ze wspólnoty mieszkamy tam na stałe, ale jest to też centrum formacji młodzieży. Do naszego domu na taki okres rocznego wolontariatu przyjeżdżają młodzi chłopcy, mężczyźni, którzy chcą formować się w wierze, ale chcą też przyglądać się ewangelizacji, temu jak my ewangelizujemy, chcą uczyć się i razem z nami także pełnić posługę dla młodych ludzi, dlatego że odkrywamy to jako taki nasz charyzmat i nasz cel. Widzimy, że do młodych ludzi jest nam szczególnie blisko, pewnie też z powodu wieku, stąd właśnie ta posługa wśród młodzieży jest dla nas taka bardzo ważna. W naszym domu mieści się też kościół, który nie jest kościołem parafialnym, nie prowadzimy parafii, jest to kościół, do którego przychodzą ludzie z całego miasta, z okolicy. Widzimy, że szczególnie chętnie przychodzą tam ludzie, którzy, tak jak mówił wczoraj ksiądz Krzysztof, którym droga do kościoła trochę zarosła, którzy może nie odnaleźli się w takim tradycyjnym duszpasterstwie, w swoim kościele parafialnym, przychodzą do nas, ponieważ chcą jakby czegoś więcej, szukają bardziej wspólnoty niż tylko takiej coniedzielnej Eucharystii. Prowadzimy też w naszym domu szkołę nowej ewangelizacji, o tym mówił ksiądz Krzysztof, więc nie będę więcej temu poświęcał czasu, ale to wszystko, czego uczymy się w szkole ewangelizacji, pomaga nam bardzo do tego, by wychodzić z Ewangelią do współczesnego człowieka, ponieważ kerygmat, to wszystko, o czym mówiliśmy przez cały wczorajszy dzień, kerygmat jest taką rzeczywistością bardzo plastyczną. Można go modelować, można go odmieniać przez wiele przypadków. Dla nas taką szczególną formą posługi dla młodych ludzi w Polsce są rekolekcje, które prowadzimy. I to, co jest specyfiką tych rekolekcji, to jest to, że nie gromadzimy młodych ludzi w kościele. Wiemy o tym, że dla wielu młodych kościół kojarzy się z czymś takim hermetycznym, trochę sztucznym, zamkniętym, nieżyciowym. Dlatego to pierwsze spotkanie z Ewangelią chcemy, aby odbyło się na takim zupełnie neutralnym gruncie, na gruncie, na którym oni czują się dobrze. Więc zapraszamy młodych do ich szkoły, prowadzimy te rekolekcje w halach sportowych, w aulach, tam, gdzie młodzi czują się dobrze, gdzie oni są na swoim terenie i gdzie my jako wspólnota jesteśmy ich gośćmi. W czasie takich rekolekcji dużo czasu oczywiście poświęcamy na słuchanie Słowa Bożego, na dzielenie się świadectwami, na wspólne czytanie także Ewangelii, ale pierwszym takim ważnym momentem jest to, aby z młodym człowiekiem nawiązać dobry kontakt, aby zburzyć taką barierę, która w naturalny sposób tworzy się pomiędzy uczniami tej szkoły, a nami jako ekipą prowadzącą rekolekcje, więc dużo też czasu na rekolekcjach poświęcamy na to, by z nimi rozmawiać, by z nimi tańczyć, śpiewać. Zapraszamy ich też, jeżeli grają na jakichś instrumentach, mogą dołączyć do naszego zespołu, razem z nami tworzyć coś. To sprawia, że przełamują się te bariery, łamią się lody i potem o wiele łatwiej jest nam dzielić się Ewangelią. Wszystko, co w tych rekolekcjach robimy, prowadzi do tego, aby młody człowiek uznał Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela,
aby wyznał wiarę w to, że Jezus rzeczywiście jest Bogiem, że Bóg jest rzeczywiście Ojcem, który jest zainteresowany Jego życiem. I po każdych takich rekolekcjach w szkole czy w danym mieście powstaje grupa kilkunastu do kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy chcą dalej to doświadczenie wiary, które zyskali na rekolekcjach, kontynuować. Stąd właśnie powstają takie małe grupy, które potem przez pewien czas dalej formują się i to jest dopiero taki moment, kiedy ci młodzi ludzie chcą wejść jako wspólnota do wspólnoty parafialnej, do większego wymiaru Kościoła. Dlatego nie zapraszamy ich do Kościoła na początku, by ich nie przestraszyć, nie zamknąć, nie zrazić, ale świadomie też prowadzimy ich w tym kierunku, aby włączyli się w życie wspólnoty parafialnej. To, co jest taką naszą sztandarową misją i działalnością, to Przystanek Jezus. Myślę, że wielu z nas o tym słyszało. Przystanek Jezus, czyli spotkanie młodych chrześcijan, które odbywa się podczas przystanku Woodstock. Czym jest Woodstock, myślę, każdy wie, oprócz tego, że jest tam dużo trudnych i złych rzeczy. Jest tam też wielu naprawdę fantastycznych młodych ludzi, którzy przyjeżdżają tam, żeby się bawić, żeby poświętować, powygłupiać się. I my jako młodzi chrześcijanie chcemy tam być, nie po to, by kogoś indoktrynować, ale chcemy dzielić się z nimi doświadczeniem naszej wiary, ponieważ wiemy, że jest tam wielu ludzi, którzy tak naprawdę są ludźmi poszukującymi. Poszukującymi jakiegoś sensu, jakiegoś celu w życiu, poszukującymi Boga. I w czasie przystanku Jezus pierwsze trzy dni spędzamy na tym, aby jako ewangelizatorzy słuchać Słowa Bożego, przeżywamy nasze wspólne rekolekcje po to, żeby później wyjść na przystanek Woodstock i tam dzielić się naszą wiarą z naszymi rówieśnikami. Odbywa się to w bardzo prosty sposób. Po prostu młodzi ludzie na Woodstocku, jeżeli nie ma koncertu, a koncerty są zwykle po południu albo wieczorem, przez cały dzień siedzą, nudząc się, popijając gdzieś tam na trawie, siedząc piwo i jest to super okazja do tego, żeby z nimi usiąść i być, i rozmawiać. I żeby dzielić się tym, kim dla nas jest Jezus i co On w naszym życiu zrobił. Te spotkania, te rozmowy bardzo często trwają długo i w bardzo wielu przypadkach kończą się modlitwą, kończą się spowiedzią świętą. Wielu młodych ludzi naprawdę po wielu, wielu latach wraca do Boga poprzez to, że spotkali drugiego człowieka na Woodstocku, który opowiedział im Ewangelię. Są też nawet tacy, którzy mówią, których spotykamy i mówią nam: przyjeżdżam na przystanek Woodstock, aby odbyć moją coroczną spowiedź świętą. Ponieważ w mojej parafii nie ma księdza, który mnie zrozumie, nie ma księdza, który chce mnie wysłuchać, a ja potrzebuję z kimś pogadać. Tutaj na przystanku Jezus spotykam ludzi, którzy chcą mnie słuchać i którzy mówią mi o Bogu w sposób bardzo prosty, taki, który ja rozumiem. I na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o takim projekcie, takim dziele, które teraz leży nam bardzo na sercu. Jest to Dom Miłosierdzia dla Młodych. Spotykamy, czy to na Woodstocku, czy w czasie naszej posługi w szkołach, ludzi, którzy zachwycają się Bogiem, zachwycają się Ewangelią, ale boją się tego, że kiedy wrócą do swojego środowiska, do swojego domu, do swojej paczki kolegów i koleżanek, to całe to doświadczenie wiary gdzieś legnie w gruzach. Są to na przykład ludzie, którzy są uzależnieni od alkoholu, narkotyków, wielu, wielu innych rzeczy i widzimy to, że potrzebują po takiej ewangelizacji być na jakiś przynajmniej czas wyrwani ze swojego środowiska. Dlatego postanowiliśmy stworzyć dla nich taki dom, w którym pod opieką specjalistów, chrześcijańskiej kadry psychologów, terapeutów będą mogli odzyskiwać siły, takie życiowe siły do tego, aby nie popaść, nie wrócić do swojego starego stylu życia. Dlatego w bardzo bliskim sąsiedztwie naszego domu, naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, kupiliśmy takie trzy budynki. W jednym z nich chcemy zrobić właśnie taki dom, do którego będziemy mogli zapraszać młodych ludzi, ponieważ jest to w tej chwili ruina, ten budynek, o którym mówię, nie wygląda tak. Mamy nadzieję, że kiedyś tak będzie wyglądał, ale na dzień dzisiejszy są to byłe koszary wojskowe, które od 2001 roku są nieużywane, więc można sobie wyobrazić, jak wyglądają. Dlatego chciałbym też pokazać Wam taką rzecz, którą wyprodukowaliśmy jako cegiełkę na powstanie tego domu. Jest to wykonana z porcelany taka płytka z logo Jubileuszu Miłosierdzia. Myślę, że nie trzeba tego znaku tłumaczyć. W czasie roku jubileuszowego był pewnie 1000 razy nam przedstawiany. Ale jeżeli ktoś z Was chciałby nas wesprzeć w tym dziele, w budowie tego domu, to mam 10 takich płytek i po spotkaniu w przerwie będzie można je nabyć jako cegiełka na powstanie tego domu pomocy młodym ludziom. Jeśli chcielibyście wiedzieć o nas coś więcej, można odwiedzić naszą stronę tymoteusz.org.pl albo znaleźć nas na Facebooku. Dziękuję.
Jeżeli byłyby jakieś pytania do nas, czyli do mnie i lub Mateusza, to właśnie jest teraz kwadrans na to. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, to jest mikrofon, oczywiście, tak jak wczoraj, można podejść, zadać pytania. No my akurat jesteśmy ze szkoły świętego Bartłomieja z Berlina, która istnieje od wielu lat. U nas się udało wprowadzić szkołę ewangelizacji na terenie Niemiec. Rozmawiam z wieloma osobami w czasie przerwy właśnie, czy nie chcieliby, żeby taki kurs zrobić u nich w parafii. I wiele osób mówi coś takiego, no ale u nas się nie uda, u nas jest mała parafia, u nas nie ma kapłanów, którzy mogliby nam pomóc. Co ksiądz by powiedział na to, ojciec, jak to właśnie zrobić, jak rozmawiać z proboszczami, no jak wprowadzić to dzieło właśnie w takiej małej parafii? Czy jest szansa, jak ojciec ma też doświadczenie w Polsce na pewno, gdzie w małych parafiach, gdzie też tak aż dużo osób nie ma, że to funkcjonuje? Ja powiem tak na przykład o Holandii. Do Holandii, w Holandii jest jedno małżeństwo z Galilei, to znaczy mąż miał doświadczenie Galilei, żona no, z racji samego powołania idzie z mężem, Bogu dzięki. I oni chcieli, żeby była wspólnota i szkoła ewangelizacji. Ale tak, w jednym miejscu proboszcz za bardzo nie chciał, a w drugim chciał. Po prostu no miał inną jakby wizję pastoralną funkcjonowania swojej parafii. Czasami bywają, że ludzie są rozczarowani, a ja miałem takie dobre zdanie z moim proboszczu, a on tego nie chce. A on mówi, no wiesz, nadal mi dobre zdanie o swoim proboszczu, on na razie jeszcze tego nie widzi. Módl się, żeby on mógł to zobaczyć, żeby mógł się może przekonać. Więc tamten ksiądz z Meteryku właśnie, Bartłomiej, okazało się, że jest tym pierwszym otwartym. Wobec tego mówimy, no to nie rozbijajmy drzwi, które są zamknięte, tylko idźmy tam, gdzie te drzwi są otwarte. Albo módlmy się, żeby Pan Bóg otworzył te drzwi, tak? I tamta parafia to jest parafia czterech miast. Tak, ksiądz jeździ, jak u was też, nie? I generalnie w ogóle tam niczego takiego nie było, więc zrobiliśmy co? Zrobiliśmy niedzielę ewangelizacji. Czyli całą niedzielę, czyli w miejscu, kiedy ludzie przybywają, była posługa zespołu ze świadectwami, pantomimą, głoszonym kerygmatem i że można spotkać się za tydzień po prostu na takim spotkaniu. Podobnie zrobiliśmy to w Anglii, na przykład w Hull, York, Scarborough i Selsey i najpierw przejechaliśmy cztery małe parafie, tak, czyli cztery spotkania. On mówi, za tydzień będzie spotkanie w każdym z tych miejsc, tam o określonej godzinie. I w każdym z tych miejsc przyszło 12 osób. Jedna osoba, która miała doświadczenie wspólnoty i szkoły, zaczęła jeździć po tych czterech miejscach z księdzem. I powoli, powoli, stopniowo wspólnota ruszała, tak. Ale była zawsze wspierana z zewnątrz. Jednakże nikt z nas z zewnątrz nie zrobi to, co wy możecie zrobić w sposób ciągły na miejscu. Bo powstawanie wspólnoty czy szkoły wymaga pewnej ciągłości na miejscu. A my z zewnątrz zawsze możemy was wesprzeć. Nie jest to jakiś problem, że to musi być, nie wiem, jak duża parafia, żeby w ogóle mogła powstać szkoła czy wspólnota. Szkoła to nie jest administracja, to nie jest budynek, choć akurat Tymoteusz posiada budynek. My mamy centrum, tu nie pokazałem zdjęcia, w Stryszawie też mamy takie miejsce, ale to Pan Bóg dał. Natomiast zwykle szkoły nie mają żadnych budynków. Największym skarbem są ludzie, wy jesteście. I to jest to. Wiadomo, że bez zgody księdza nie robimy nic. Działamy w Kościele i z Kościołem, w wszelkim wymiarze, charyzmatycznym i hierarchicznym. Nie działamy przeciw kapłanom i tak dalej, nie? Czy przeciw jakimś innym ruchom. Tak, śmiało. Ja w sumie z takim zapytaniem tutaj, jeśli chodzi o ten przystanek Woodstock, na pewno jest duża ewangelizacja tego wszystkiego i gdy ludzie podchodzą do ciebie czy do tych twoich grup i podchodzą i mówi,
że Bóg mi zabrał kogoś bliskiego, albo że w moim domu działo się źle, jak wtedy zacząć rozmowę delikatnie i żeby nie urazić i nie powiedzieć od razu, że Bóg cię kocha, ale zsyła na ciebie jakieś zło. Jak zacząć taką rozmowę i jak zacząć ewangelizację? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że trzeba bardzo indywidualnie traktować każdą osobę, z którą rozmawiamy i z którą chcemy ewangelizować. I na pewno bardzo ważnym punktem startu jest to, aby słuchać człowieka. Nie? Bo my jako ewangelizatorzy, czy to się dzieje na przystanku Woodstock, czy to się dzieje w twoim domu, czy to się dzieje w twojej pracy, czy w szkole, nie jesteśmy akwizytorami, którzy chcą sprzedać jakiś towar. Nie? Bardzo ważne jest to, aby wysłuchać człowieka. Jeżeli on przychodzi do ciebie i zaczyna właśnie rozmowę od tego, że w jego życiu wydarzyła się jakaś tragedia, że Bóg mu kogoś zabrał, no to są fakty. Ja z tym się nie dyskutuję. Rzeczywiście tak jest. I myślę, że trzeba być w tym rzeczywiście bardzo delikatnym, wysłuchać człowieka, dać mu się wygadać, dać mu nawet nieraz wylać cały swój żal na Pana Boga, jaki ma, ale potem jest kolejny etap, kiedy możesz zadawać temu człowiekowi pytania o to, czy żeby spróbował zobaczyć w swoim życiu rzeczy, które są dobre, jakieś dobro, które go spotkało. Nie? I kiedy to zauważy, kiedy dostrzeże to, że dzieją się oprócz tych wszystkich tragedii w jego życiu także rzeczy dobre, to jest punkt do tego, aby pokazać mu, że Bóg rzeczywiście nawet pomimo różnych trudności nie opuścił cię, nie? Że jest przy tobie pomimo tego, co się wydarzyło. Tak myślę. Myślę, że też ważne jest to, by wiele osób nie rozumie, Bóg dał mi to zło. I właśnie kiedy mówimy o dobrze, o dobru, to trzeba by się pytać, a to dobro to skąd pochodzi? Czy Bóg chce zła i cierpienia? Często my, pobożni ludzie, mówimy tak, to Pan Bóg nam dał. A Bóg mówi, że moje plany i zamiary są wobec was pełne pokoju i łaski. I jakby tu trzeba troszkę tak zmienić swoją postawę wobec sytuacji złych, które są obecne. To, co mówił także Mateusz, dla mnie ja byłem może dwa razy tylko na przystanku, ale pamiętam ten pierwszy moment w 1999 roku, kiedy byłem ze wspólnotą i byłem po to też, żeby i rozmawiać, i spowiadać. Przed jeden mężczyzna, nie będę opisywał, jak wyglądał, bo to nie jest tak ważne, ale mówi tak, ty słuchaj ksiądz, chcę pogadać, masz czas? Mówię, siadaj. Mówi, wiesz, rok temu byłem satanistą, w tym roku przyjechałem jako ateista i chcę z tobą pogadać. I rozmawialiśmy dosyć długo i on mówi, a teraz chcę się wyspowiadać, by wrócić do domu jak katolik. To są takie właśnie momenty, nie? Dać czas osobie, spróbować jej po prostu wypowiedzieć się, a nie mieć gotowców, tak? I zabić jak muchę, pach, tak? Jakimś argumentem. Czy jeszcze coś? Śmiało. No może tyle. Wobec tego oczywiście tu są te ulotki, także strony internetowe, czy tak jak powiedział Mateusz, czy właśnie tutaj jest SESA Polska, także na Facebooku można znaleźć, czy galilea.pl też można znaleźć taką stronę. Także nowaewangelizacja.org to jest ogólna strona ewangelizacji w Polsce, gdzie można znaleźć różne środowiska ewangelizacyjne. Chciałbym, żebyśmy teraz powstali i dobrali się dwójkami.